Serdecznie witam na kanale Matspot. W tym odcinku będziemy mówić o mnożeniu i dzieleniu wyrażeń wymiernych, czyli takich wyrażeń jak tutaj. Ale zanim zaczniemy obliczać to wyrażenie, to w ogóle trzeba zawsze zrobić najpierw założenia w tych wyrażeniach wymiernych, ponieważ chodzi o to, że w mianowniku nigdy nie możemy w matematyce mieć zera. Musimy sobie wykluczyć te sytuacje, żeby mianownik nie wyszedł nam 0 nigdy. Pierwsze założenie to będzie ten mianownik nie może być równy 0, czyli 2x 4 Musi to być różne od zera. Obliczamy tak jak normalnie równanie się oblicza, czyli czwórkę przenosimy na drugą stronę, czyli 2x będzie różne od 4, a po podzieleniu wszystkiego przez 2 wyjdzie nam, że x nie może być równy liczbie 2. To jest nasze pierwsze założenie, a nasze drugie założenie to musimy ten drugi mianownik też wykluczyć, żeby on nie był zerem, czyli x kwadrat plus x to nie może być 0. Tutaj możemy to zrobić w ten sposób, że wyłączymy sobie x przed nawias, wtedy mamy x, tu będzie mnożenie, a w nawiasie z tego x kwadrat, jak zabraliśmy x przed nawias, to tutaj zostanie nam x. Ten plus się nie zmieni, a tego x zabraliśmy też przed nawias, ale to jest 1x, musimy tutaj pamiętać, że tutaj jest taka 1, więc tego x zabraliśmy, a zostaje nam tutaj 1. No i to wszystko musi być różne od zera. A kiedy iloczyn będzie różny od zera? Iloczyn wyjdzie 0 wtedy, gdyby tutaj się zdarzyło, że tu jest 0, albo tu jest 0. A my to musimy wykluczyć, więc x nie może być równy 0 i też to, co jest tutaj w nawiasie, nie może być 0. Tutaj jedynkę przenosimy na drugą stronę. Wychodzi nam jeszcze, że x nie może być równy minus 1. Zatem x będzie należał do takiego zbioru. Ze zbioru liczb rzeczywistych musimy wyrzucić wszystkie te liczby, które są tutaj wypisane, najlepiej w kolejności. Czyli tak, minus jedynka najpierw, potem 0, no i potem ta dwójka. To jest nasza taka dziedzina. Dla takich x w mianowniku wyszłoby 0, więc mamy już wykluczoną tą sytuację. Możemy zacząć liczyć przykład. A tutaj tak, na tej pierwszej kresce ułamkowej z tego x kwadrat to w zasadzie nic nie zrobimy. A na dole 2x-4 minus możemy tutaj dwójkę przed nawias wyłączyć. Jak się dwójkę przed nawias wyłączy, to w nawiasie zostanie z tego kawałka zostanie nam x minus przepiszemy, a czwórka to jest 2 razy 2, więc z czwórki jak zabieramy dwójkę przed nawias, to w nawiasie zostaje 2. Na drugiej kresce ułamkowej u góry 4 x kwadrat minus 8, to tutaj da się wyłączyć przed nawias czwórkę. Liczba 4 idzie przed nawias, wtedy w nawiasie zostaje nam tak, z tego 4x... Po zabraniu czwórki zostaje nam x, a z tej ósemki, ponieważ ósemka to jest 4 razy 2, to jakżeśmy czwórkę zabrali przed nawias, to tutaj zostaje dwójka. Tyle mamy w liczniku, a w mianowniku x do kwadratu plus x to tutaj wyłączamy przed nawias x, bo ten x nam się pojawia tutaj i tutaj, i to jest trochę podobnie do tego, co robiliśmy przy założeniach. Te założenia są czasami pomocne przy obliczaniu już samego działania x -a wyłączamy przed nawias. W nawiasie będzie x, żeby pasowało do x kwadrat plus 1, żeby pasowało do x. x razy 1 daje nam x. I teraz dzieją się takie rzeczy. Mamy tutaj x minus 2 w nawiasie i tutaj też mamy x minus 2 w nawiasie, więc ten nawias i ten nawias, one mi się redukują całkowicie. Skraca mi się też ta dwójka z tą czwórką, tutaj mi zostanie 1, a tutaj mi zostanie 2 po skróceniu przez 2. No ale jeszcze też musimy zauważyć, że x do kwadratu to jest x razy x. I wtedy ten jeden z tych x z tym x na dole też mi się skróci. Ten jeden x tutaj i ten x tutaj, one mi się skracają. I zostaje mi z tego tak naprawdę tylko tutaj x. Z tego mi zostaje x. Czyli efekt jest taki, że jeżeli tutaj mam x, to go sobie skracam, a tutaj x do kwadratu, to mogę też to zrobić tak, że ten kwadrat mi się po prostu skraca i zostaje mi tutaj u góry x. Tu mi zostaje x, tu mi zostanie dwójka, więc mnożę x razy 2, dostaję z tego 2x, a na dole co zostało? To skróciłem, to skróciłem, to skróciłem. Zostało tylko x plus 1. No, i to jest wynik do tego działania. W przykładzie B mam takie coś, no i najpierw zaczynam od tych założeń. Założenia, no czwórka na pewno nie będzie zerem, bo tu liczymy tylko wtedy, gdy są x. Tutaj będzie założenie, bo tutaj są x. Mam x do kwadratu minus 9 i to musi być różne od zera. Zauważam, że 9 to jest 3 do kwadratu. I to musi być różne od zera. I tutaj mam różnicę kwadratów. Mam jeden kwadrat odjąć drugi kwadrat, więc tutaj będę mógł skorzystać z wzoru skróconego mnożenia, mianowicie z takiego wzoru na różnicę kwadratów. I właściwie będziemy z niego korzystać, tak jak tutaj ta dolna wersja tego wzoru jest. Tutaj mamy a kwadrat minus b kwadrat, to to jest nasze a kwadrat minus b kwadrat. I ten wzór mówi tak, że zamiast takiego wyrażenia, to ja mogę napisać dwa nawiasy. W pierwszym nawiasie piszę to, co było tutaj u góry, ale bez żadnych kwadratów, czyli x odjąć 3, a w drugim nawiasie piszę to, co napisałem tutaj, ale z plusem. I to nie może być równe 0, a to nie będzie równe 0 wtedy, gdy pierwszy nawias nie będzie 0, no i drugi nawias też nie może być równy 0. Z tego wychodzi po przeniesieniu trójki, że x nie może być równy 3. A z tego wychodzi, że x nie może być równe minus 3. Zatem x będzie należeć do zbioru liczb rzeczywistych, pomniejszonego o liczbę minus 3 i liczbę 3. Czyli te liczby napisane w kolejności. No to przechodzimy teraz do obliczania. Pierwsza kreska ułamkowa na dole zostaje czwórka, tu się nic nie zmienia, a tu u góry mogę coś wyłączyć przed nawias. Mam trójkę i mam dziewiątkę, zatem mogę trójkę wyłączyć przed nawias, wtedy w nawiasie zostanie mi z tego 3x po zabraniu trójki zostaje x, minus przepisuję, a z tej dziewiątki po zabraniu trójki zostaje mi 3. No bo 3 razy 3 to się równa 9. Druga kreska łamkowa u góry ósemka się nie zmienia, a na dole x kwadrat minus 9, to jest x kwadrat minus 3 do kwadratu. Czy właściwie będzie to trochę to samo co tutaj w tych założeniach? Tutaj będziemy liczyć bardzo podobnie. Czyli tutaj wszystko przepisuję bez zmian, a tutaj zamiast tej różnicy kwadratów piszę x minus 3, czyli to co było tutaj, ale bez kwadratów, a w drugim nawiasie x plus 3. No i teraz dzieją się fajne rzeczy, bo powtórzyły mi się tutaj nawiasy. Mam taki nawias tutaj i tutaj, więc ten nawias z tym nawiasem się skraca. Skraca się też czwórka z ósemką. Z czwórki zostaje 1 po podzieleniu przez 4, a z ósemki zostaje 2. Zatem końcowy wynik to będzie tak: u góry zostało mi 3 i 2, mnożę to, z tego wychodzi 6, a na dole tu mi nie zostało nic, ten nawias zniknął, więc zostaje tylko ten nawias x plus 3. I to jest koniec przykładu B. Przykład C wygląda tak, więc zaczynamy od założeń. Pierwsze założenie to będzie to, że ten mianownik nie może być równy 0, czyli 3x minus 12 jest różne od 0. Obliczam sobie to, dwunastkę przenoszę na drugą stronę. To będzie już dodatnia dwunastka. Dzielę wszystko przez 3 i wychodzi, że x nie może być równy liczbie 4. To jest moje pierwsze założenie. A drugie założenie no to będzie z tego mianownika. x do kwadratu minus 9 nie może być równy 0. Czyli x do kwadratu minus 3 do kwadratu nie może być równe 0, a skoro jest różnica kwadratów, to skorzystamy z tego samego wzoru, co w poprzednim przykładzie i napiszemy w pierwszym nawiasie bez tych kwadratów x odjąć 3, a w drugim nawiasie to samo co tutaj, ale z plusem. No i wtedy będzie tak, pierwszy nawias nie może być równy 0 i drugi nawias też nie może być równy 0. Zatem x nie może być równe 3 i x nie może być równe minus 3. Zatem x może być dowolną liczbą rzeczywistą oprócz liczby minus 3 to jest ta najmniejsza liczby 3 i jeszcze liczby 4. Tyle nam wyszło tutaj z tych dwóch założeń. No i dopiero teraz przechodzimy do obliczania przykładu. W tym przykładzie na dole na tej pierwszej kresce ułamkowej wiemy, co zrobić. Tutaj mamy 3 i tu mamy 12, więc trójkę wyłączam przed nawias. W nawiasie zostaje mi x z tego pierwszego, a z dwunastki zostaje mi 4. No bo 3 razy 4 to jest 12. Tutaj u góry mam trochę inną kolejność niż tu na dole, tu już sobie planuję trochę. Tutaj mam najpierw x, a potem liczbę. No i tu bym chciał mieć tak samo, więc zrobię tak. Najpierw wyłączę minusa przed nawias. Jeśli minusa wyłączyłem przed nawias, to teraz muszę dać w nawiasie ujemną trójkę, żeby mi się zgodziły. Te dwa znaki ujemne dają dodatnią trójkę, a x wtedy musi być dodatni. Po prostu te znaki przy trójce i przy x mi się zmieniły. Na drugiej kresce ułamkowej piszę tak, x do kwadratu minus 4 do kwadratu, bo tu zauważam, że 16 to jest 4 do kwadratu, a na dole jest x kwadrat minus 3 do kwadratu, bo to jest 9. Teraz tutaj wnawia się u góry, zamienię sobie kolejność tego x, napiszę najpierw to jest dodatni x, więc zapisuję x, a potem zapisuję trójkę, która jest ujemna i to będzie minus 3. Tak będzie u góry, na dole się nic nie dzieje. U góry mam różnicę kwadratów, więc zamieniam to na dwa nawiasy. W pierwszym nawiasie x odjąć 4, bez tych kwadratów, a w drugim nawiasie wtedy będzie x plus 4. To mam u góry, a na dole będę mieć podobnie x minus 3 w pierwszym nawiasie, czyli to tutaj, ale bez kwadratów, w drugim nawiasie x plus 3. No i teraz patrzymy i tutaj nam się powinno sporo skrócić. x minus 4, taki nawias mam tutaj i mam tutaj. Więc te nawiasy się kasują. Kasuje się również nawias ten, x minus 3 i minus 3. Jedno z góry, jedno z dołu. No i właściwie zapisuję wynik, bo tak, tu mi zostało u góry minus i został mi ten nawias. A na dole co mi zostało? Trójka mi została i został mi ten nawias. Tu już mamy wynik do przykładu C. Przykład D wygląda tak, no zaczynamy znowu od założeń. Pierwsze założenie to ten mianownik nie może być równy 0, 5x minus 10 nie może być równe 0. To jest pierwsze założenie. Przerzucamy dziesiątkę, robi się dodatnia. Dzielimy przez 5 i wychodzi, że x nie może być równy 2. To jest pierwsze założenie. A drugie założenie to cały ten mianownik tutaj, on nie może być równy 0. No i wtedy jest tak, czwórka, to jest inaczej 2 do kwadratu. Tutaj mamy cały czas ten wzór na różnicę kwadratów. A skoro tak, to ja to zamieniam na dwa nawiasy. Pierwszy nawias x-2, minus czyli to co tutaj bez kwadratów. A drugi nawias to samo co tu, ale z plusem. To jest różne od 0, wtedy pierwszy nawias nie może być równy 0 i drugi nawias to nie może być równe 0. A to znaczy, że x będzie różny od dwójki i x będzie różny od minus dwójki. No i tak, tutaj mi się ta dwójka powtórzyła z tą dwójką, zatem w wyniku już nie będę tego dwa razy wpisywał. x może być dowolną liczbą rzeczywistą oprócz minus dwójki i dwójki, czyli założenia zrobione, no to mogę w końcu obliczać. Tu jest x minus 2 do kwadratu góry na razie nie zmieniam. Na dole widać piątkę tutaj i w dziesiątce też jest schowana piątka, więc piątkę wyłączam przed nawias, z tego mi zostaje x, a z tego mi zostaje 2, bo 10 to jest 2 razy 5. Druga kreska ułamkowa u góry mam x kwadrat, tu mam 2x, czyli x da się wyłączyć przed nawias, w nawiasie wtedy z x kwadrat zostaje x, bo x kwadrat to jest x razy x. Jednego x zabieram, 1 x zostaje. Tutaj x zabrałem, więc zostaje dwójka. No a tutaj na dole to będę miał tą różnicę kwadratów, bo to jest x kwadrat minus 2 kwadrat. No i żeby teraz tutaj jasno i wyraźnie było widać, to ten nawias do kwadratu to znaczy, że to jest taki nawias x minus 2 pomnożony razy drugi taki sam nawias x minus 2. Przepisuję sobie to tak, a na dole mam 5 i w nawiasie x odjąć 2. Druga kreska ułamkowa u góry się nic nie zmienia, a na dole się zmienia, bo tutaj z tego, dzięki wzorowi skróconego mnożenia, możemy napisać dwa nawiasy. W pierwszym nawiasie x minus 2, czyli bez tych kwadratów, a w drugim nawiasie x plus 2. No i kończymy przykład, bo tutaj nam się mnóstwo rzeczy poskraca. Mianowicie nawias x minus 2 i drugi nawias x minus 2 to mi się skraca. Kolejny nawias x minus 2, mam tutaj jeszcze jeden nawias x minus 2 na dole, więc to też mi się skraca. I jeszcze też mi się skraca nawias x plus 2. Tutaj mam x plus 2, tutaj mam x plus 2. To się skraca i zostaje. U góry zostaje tylko x, reszta się skróciła, a na dole zostaje piątka, no bo reszta też się skróciła. Więc to jest wynik do naszego przykładu D. Przykład e wygląda tak i tutaj też musimy zrobić założenia najpierw, ale ja tutaj już widzę, że będzie mi tutaj potrzebny taki wzór skróconego mnożenia. A właściwie to dwa takie wzory. Pierwsze założenie to będzie zmianownika tego pierwszego ułamka. To co jest tutaj nie może być równe 0. I ja tutaj od razu tą szesnastkę zapiszę sobie jako 4 do kwadratu. Zauważam, że 16 to jest właśnie 4 do kwadratu i to mi będzie pasowało do tego wzoru u góry. Tutaj są same plusy. I wtedy jest tak, na początku mam x do kwadratu, więc w nawiasie napiszę sobie x bez tego kwadratu, ponieważ tutaj jest plus, to napiszę tutaj plus, tu mam 4 do kwadratu, więc tu napiszę czwórkę bez żadnego kwadratu, kwadrat będzie dopiero za nawiasem. I to nie może być równe 0. No tutaj jest jeszcze małe ryzyko, więc musimy sobie jeszcze sprawdzić, czy ten wyraz 8x w środku, czy on nam będzie pasował. A on będzie pasował wtedy, gdy jeśli x pomnożę razy 4, to mi wyjdzie 4x. I ponieważ tutaj we wzorze jest taka dwójka, to znaczy, że to, co ja tutaj wymnożyłem, muszę podwoić i powinno dać mi to wynik ten. A 4x, jak się podwoi, to wychodzi z tego 8 xów więc tutaj jest wszystko OK. I to mi pasuje. To jest dobre działanie. Więc idę dalej. Te x minus 4 do kwadratu nie może być równe 0, a coś podniesione do kwadratu, coś co jest w nawiasie, podniesione do kwadratu da mi wynik 0 tylko wtedy, gdy to coś tutaj w nawiasie będzie równe 0. Więc żeby z tego potęgowania nie wyszło 0, to sam nawias nie może być równy 0, czyli to co w środku. Czwórkę przenosimy na drugą stronę i wychodzi, że x nie może być równy minus 4. To jest moje pierwsze założenie. A moje drugie założenie to będzie z tego drugiego ułamka. Tutaj znowu zrobię sobie tak samo. Zauważam, że czwórka jest tutaj na końcu. Czwórka to jest 2 do kwadratu, więc piszę x do kwadratu, minus 4x przepisuję, a czwórka to jest 2 do kwadratu. I to bym chciał, żeby to było różne od zera. I teraz będę korzystał z drugiego wzoru na podobnej zasadzie. Tu jest x do kwadratu na początku, więc w nawiasie będzie x. Potem będzie ten znak tu wcześniej był plus, tym razem jest minus. I na końcu było 2 do kwadratu, więc daję dwójkę samą, a kwadrat przenoszę za nawias. I tutaj mi się powinno jeszcze zgadzać ten środek. x razy 2 to jest 2x, a te 2x jak podwoję daje mi to 4x, więc wszystko jest ok. Teraz robię tak samo jak wcześniej. Skoro coś do kwadratu ma być różne od 0, to to w nawiasie nie może być zerem, czyli x minus 2 musi być różne od 0, a to znaczy, że x musi być różny od dwójki po przeniesieniu tej dwójki na drugą stronę. Czyli ostatecznie te nasze założenia to będzie tak. x nie może być równy minus 4, bo to jest ta mniejsza liczba, i x nie może być równy 2. Czyli x może być każdą liczbą rzeczywistą oprócz tych dwóch. No i skoro tak, to mogę przechodzić do obliczania. U góry te dwa minus x to jest znowu słaba kolejność, bo jest liczba najpierw, potem jest niewiadoma. A tutaj wszędzie mam x na początku, więc sobie zamieniam kolejność. Czyli minusa wyłączam przed nawias, wtedy ta dwójka musi być ujemna, a ten x jakby ujemny, tak teraz będzie dodatni. Na dole zrobię trochę to, co robiłem tutaj. Zrobię to jeszcze raz, żeby dokładnie to wszystko pokazać. Mam kwadrat na początku, mam kwadrat na końcu. Tutaj była czwórka, zamieniam to na 2 do kwadratu, a u góry tu będzie też kolejny wzór, o którym już mówiliśmy wcześniej, bo to jest x kwadrat minus 4 do kwadratu i zaraz sobie to wszystko pozamieniamy na nawiasy. Tutaj u góry w tym nawiasie zmienimy sobie kolejność, tak żeby było jak nam to pasuje, czyli x najpierw dodatni, potem dwójka ujemna. Tutaj na dole będzie tak. Skoro mam tutaj kwadrat i tutaj mam kwadrat, to napiszę teraz tego x bez kwadratu, na końcu napiszę czwórkę bez kwadratu, a znak dam stąd. Tu jest plus, więc tutaj też jest plus. No i to wszystko do kwadratu. Na drugiej kresce ułamkowej na dole będzie znów x do kwadratu, czyli piszę x. Tu jest dwójka do kwadratu, więc piszę dwójkę i daję znak stąd, czyli tym razem minus. To jest do kwadratu. A u góry ten wzór na różnicę kwadratów, to tutaj robimy z tego dwa nawiasy. Pierwszy nawias to co u góry, bez tych kwadratów, x minus 4, a drugi nawias to x plus 4. No i teraz skracam. Mam tutaj taki nawias x odjąć 2, a tutaj mam x odjąć 2 do kwadratu, czyli tutaj mam dwa takie nawiasy na dole, więc jeden z tych nawiasów skracam. Mogę to zrobić na zasadzie takiej, że kwadrat sobie skracam z tym nawiasem. I tak samo tutaj mam dwa takie nawiasy, a tu u góry mam jeden taki nawias, więc ten jeden nawias z góry i ten jeden nawias z dołu skracam w ten sposób. I zostaje mi, na dole zostaje mi x plus 4, już bez kwadratu, i zostaje mi bez kwadratu x odjąć 2. A u góry tutaj mi został minus z tego pierwszego licznika, a z drugiego licznika zostaje mi x odjąć 4 i to napiszę w nawiasie. I to jest wynik do przykładu e. Teraz kilka przykładów na dzielenie, ale one się aż tak bardzo nie różnią od tych przykładów na mnożenie. Wystarczy zrobić jedną rzecz. Podobnie jak w mnożeniu zaczynamy w ogóle od założeń. Chodzi o to, że mianowniki nie mogą być równe 0, więc pierwszy mianownik to jest 2 odjąć 3x. To nie może być równe 0. To jest pierwsze założenie. Może sobie to od razu obliczę. Minus 3x nie może być równe. Dwójkę przenoszę, zmieniam znak. Tu będzie minus 2. Dzielę wszystko przez minus 3, i tutaj minus 3 na dole powoduje, że tutaj mam x już dodatniego, a tutaj ujemna 2 podzielone przez ujemne 3 daje mi wynik dodatni, a 2 dzielone przez 3 to jest 2 trzecie, to jest moje pierwsze założenie. A drugie założenie to ten mianownik też nie może być równy 0, czyli 9x odjąć 6 musi to być różne od 0. Szóstkę przenoszę na drugą stronę. Wszystko dzielę przez 9. Wychodzi, że x będzie różny od 6 dziewiątych. I jeszcze po skróceniu tej 6 i 9 przez 3 wyjdzie mi, że x będzie różny od 2 trzecich. Czyli drugi raz to samo i wyszło z tego pierwszego założenia i z tego drugiego. Zatem x będzie dowolną liczbą rzeczywistą oprócz liczby 2 trzecie. No to liczę. Najpierw zamieniam dzielenie na mnożenie. Czyli pierwszy ułamek się nie zmienia, a drugi ułamek odwracam do góry nogami. Czyli teraz ta szóstka jest na dole, a u góry jest 9x-6. minus To jest początek mojego przykładu. Dalej zrobię sobie tak, z tą czwórką nic nie zrobię, z tym też nic nie zrobię. Czyli pierwszy ułamek się nie zmienia. W drugim ułamku szóstka na dole zostanie, a u góry to ja mogę z tej dziewiątki i szóstki mogę trójkę wyłączyć przed nawias. Będzie trójka. A w nawiasie będzie z 9x zostanie mi 3x, a z szóstki zostaje mi 2 z minusem. No i wszystko by było fajnie, tylko że ja tutaj zapomniałem o tym, żeby sobie zmienić kolejność, bo to i to jest bardzo podobne, ale ta kolejność jest nie taka jak trzeba, więc szybko robię to, co robiłem we wcześniejszych przykładach. Efekt tego będzie taki, że te 3x będzie na początku, a dwójka będzie na końcu i obydwa te wyrażenia mają zmienione znaki. No bo gdybyśmy opuścili ten nawias minus, zmieniłby znak przy 3x i to by było to, a ten minus i ten minus daje dodatnią dwójkę, którą mamy tutaj. Czyli teraz już mam tą kolejność, którą chciałem. No i skracam. Mam taki nawias tutaj, mam taki nawias tutaj, więc te nawiasy skracam. Skracam też szóstkę. Szóstkę mogę skrócić z trójką. Tu będzie 1, a tutaj będzie 2. No i ta dwójka, to ona mi się jeszcze skróci z czwórką. Więc skracam z czwórkę, tu mi zostaje 2, a tu mi ostatecznie zostaje 1. Czyli co mi zostało? Został mi minus, który był tutaj na dole. U góry mi została dwójka i na dole właściwie jedynka. Zatem z tego jest wynik minus 2. W przykładzie g mamy takie coś, więc robimy założenia. Pierwsze założenie to ten mianownik nie może być równy 0. I ja tutaj już tą 9 zmieniam na 3 do kwadratu. Się przygotowuję do tego, co będzie. I ten mianownik nie może być równy 0. To jest drugie założenie. Z tym drugim pójdzie mi szybciej. 9 przeniosę sobie na drugą stronę. Czyli 3x nie może się równać minus 9. Dzielę wszystko przez 3. I wychodzi, że x nie może być równy liczbie minus 3 po podzieleniu 9 przez 3. Tutaj to mam ten wzór skróconego mnożenia, to jest ten wzór na kwadrat sumy. I tu będzie tak, skoro mam x kwadrat na początku, to piszę go bez kwadratu. Na końcu mam trójkę do kwadratu, więc piszę samą trójkę bez kwadratu. Znak przepisuję stąd, a kwadrat przenoszę za nawias. I powinno być tak, x razy 3 to jest 3x. I te 3x jak podwoje daje mi 6x, więc tutaj wszystko pasuje. Zatem to nie może być równe 0. Kwadrat mogę sobie opuścić, bo kwadrat będzie równy 0 tylko wtedy, gdy środek będzie równy 0, czyli x plus 3 nie może być równe 0. A po przeniesieniu na drugą stronę wychodzi, że x jest różny od minus trójki. Ale teraz jeszcze nie zapisuję założeń, dlatego że tutaj gdybym obliczał, to ten pierwszy ułamek w zasadzie mógłbym go nie zmieniać ale już sobie przygotowuję. Dziewiątkę zamienię na 3 do kwadratu razy. A tutaj muszę zrobić odwrotność tego ułamka, bo dzielenie zamieniam na mnożenie przez odwrotność, czyli piszę razy. U góry będzie 3x plus 9, a na dole będzie x kwadrat odjąć 4. No i tutaj się okazuje, że dochodzi mi jeden nowy mianownik, bo sprawdziłem mianownik ten, sprawdziłem mianownik ten tutaj w założeniach, a nie zrobiłem jeszcze nic z tym mianownikiem, który tutaj u góry jeszcze nie był mianownikiem, ale tutaj już się stał mianownikiem, więc tutaj też muszę zrobić to trzecie założenie. Ten mianownik nie może być równy 0. Czyli przy dzieleniu dochodzi jedno dodatkowe założenie czasami, bo tutaj u góry, jeśli będą xy, to tutaj to trzeba też założyć, że to nie może być zerem. Czyli ten mianownik, ten mianownik, ale też ten licznik nie może być zerem. Tutaj obliczam ze wzoru skróconego, bo 4 to jest 2 do kwadratu. Skoro tak, to zapisuję to jako dwa nawiasy x odjąć 2 bez tych kwadratów. I to samo co tu, ale z plusem. To nie może być zerem. Zatem pierwszy nawias nie może być zerem. I drugi nawias też nie może być zerem. Dwójkę przenoszę. x nie może być równy 2 i x nie może być równy minus 2. Takie coś wychodzi mi z tego. W połączeniu z tymi założeniami stąd zapisuję, że x będzie należał do zbioru liczb rzeczywistych, ale pomniejszonego o liczbę minus 3. Drugi raz minus 3 nie piszę. Potem liczba minus 2. I liczbę 2. To jest moje założenie, moja dziedzina. Teraz wracam tutaj do przykładu. U góry x minus 2 nie będę tego zmieniał. Mogę sobie dopisać tylko nawias, bo pewnie to mi się skróci. Na dole to mam wzór skróconego mnożenia, czyli patrzę na początek, zapisuję x -a bez kwadratu, na koniec patrzę, zapisuję trójkę bez kwadratu. I ten znak zapisuję w środku, to będzie w nawiasie, a te kwadraty stąd i stąd one się wynoszą za nawias. Tutaj już sprawdzałem, że ten środek mi pasuje. Tutaj będzie co? U góry mogę trójkę przed nawias wyłączyć i w nawiasie dostanę x plus 3. No bo 3 razy x to jest 3x, a 3 razy 3 to jest 9. Tutaj mam x kwadrat minus 4 do kwadratu, to jest inaczej x kwadrat minus 2 do kwadratu. Czyli zamiast tego tutaj zapisuję w pierwszym nawiasie x minus 2, czyli to, co było tutaj bez tych kwadratów. W drugim nawiasie x plus 2, czyli to, co tutaj, ale z plusem. No i teraz skracanie. Nawias x minus 2 i nawias x minus 2 mi się skracają. Ten nawias x plus 3 mi się skraca. Tutaj są dwa takie nawiasy, więc jeden z nich skreślam przez skreślenie tego kwadratu. Zostanie tylko jeden taki nawias. Więc ostatecznie u góry skróciło się wszystko oprócz trójki, a na dole skróciło się wszystko oprócz tego nawiasu i oprócz tego nawiasu. W przykładzie H zacznę od tego, że zamienię sobie to dzielenie na mnożenie. A tutaj już się szykuję do tego, co będzie dalej. 27 to jest 3 do potęgi trzeciej. Tą dziewiątkę zamieniam na 3 do kwadratu. Robię mnożenie, a tutaj ten ułamek odwracam do góry nogami x-3 u góry, x plus 3 na dole. Zrobiłem tak, żeby było od razu widać wszystkie założenia. Nasze założenia to będzie tak. Najpierw to musi być różne od zera, czyli pierwsze założenie to x kwadrat minus 6x plus 9 to jest różne od zera, a ta 9 to jest to 3 do kwadratu. To nie może być zerem i obliczam to. x do kwadratu w nawiasie zapisuję bez kwadratu x, bez kwadratu trójkę, znak daje z tej środkowej części to jest minus i kwadrat mi przechodzi za nawias, to musi być różne od zera. Środek czy mi się zgadza x razy 3 to jest 3x i jak te 3x podwoje, dostaję z tego 6x, więc wszystko się zgadza. Kwadrat nie będzie zerem wtedy, gdy to co jest tutaj w nawiasie nie będzie zerem. x minus 3 musi być różne od zera. Trójkę przenoszę i wychodzi, że x nie może być równy trójce. Z tego mianownika tutaj drugie założenie dostanę, czyli x odjąć 3 nie może być zerem. Z tego dostaję, że x będzie różny od trójki. Jest to samo co tutaj. No ale dochodzi mi to trzecie założenie, którego tu u góry nie było widać, ale widać je tutaj na dole. Dochodzi mi jeszcze to x plus 3 nie może być zerem, to jest trzecie założenie, czyli x będzie różny od minus trójki. Zatem ze zbioru liczb rzeczywistych wyrzucamy liczbę minus 3 i wyrzucamy liczbę 3, która tutaj nam wyszła dwa razy z obliczeń. Taki może być x, to jest nasze założenie, nasza dziedzina. W takim razie liczymy już przykład Najpierw to co znamy, tutaj na dole mamy wzór na kwadrat sumy, czyli tego x bez kwadratu, tą trójkę bez kwadratu, znak stąd, czyli minus i to jest do kwadratu. Ten ułamek się nie zmieni, to jest x minus 3, ja mogę sobie tylko to w nawiasie na przykład napisać i x plus 3 też w nawiasie. A tutaj będę działał, bo tutaj jest kolejny wzór, wzór na sumę sześcianów. To jest ten sam wzór tutaj na dole i ten wzór działa nam tak. Jeśli mam sumę sześcianów a do trzeciej plus b do trzeciej, to w pierwszym nawiasie zapisuję a plus b, w naszym wypadku a i b to jest x i trójka, czyli tutaj zapisuję x plus 3, a w drugim nawiasie zapiszę co? Ma być a do kwadratu, czyli to co tutaj w tym nawiasie x do kwadratu, albo ten x do kwadratu, potem jest znak minus bo tu jedziemy tym dolnym wzorem, jest minus i muszę pomnożyć a razy b, czyli to, co mam tutaj w tym nawiasie, albo to, co miałem tutaj na początku, mnożę przez siebie to razy to, czyli tego x i tą trójkę mnożę, z tego dostaję 3x, a na koniec jest b do kwadratu, to jest to b, czyli to jest ta nasza trójka, tą trójkę podnoszę jeszcze do kwadratu, to będzie 9, trójka do kwadratu to 9. No i patrzę, co by tu skrócić? Mam nawias x plus 3 u góry, mam nawias x plus 3 na dole, więc to na pewno skracam. No i tutaj są dwa nawiasy takie, x minus 3 do kwadratu to są dwa takie nawiasy, u góry jest jeden taki nawias, więc jeden nawias z góry i jeden nawias z dołu skracam, zostaje mi drugi nawias na dole. Zatem x minus 3 na dole mi zostało, a u góry zostało mi to, co tutaj mam w tym nawiasie, czyli x do kwadratu minus 3x plus 9. I to koniec przykładu h. Przechodzę do ostatniego przykładu i, w którym mam mnóstwo wzorów. Zaczynam od założeń, ponieważ tutaj jest mnożenie, więc nie muszę czekać z tymi założeniami. Pierwsze założenie to ten mianownik nie może być równy 0, czyli to jest co x do kwadratu plus 8x i widzę 16, czyli zapisuję 4 do kwadratu. To nie może być równe 0. I z tego za pomocą wzoru skróconego mnożenia wyjdzie mi tak. x na początku z tego, czwórka na końcu, za nawiasem kwadrat, a znak daje stąd. Tutaj jest plus, więc tutaj jest plus. Sprawdzam czy mi pasuje, x razy 4 to jest 4x i jak te 4x sobie podwoję, wychodzi mi 8x, więc jest OK. To nie może być równe 0. Wyrzucam kwadrat, czyli x plus 4 nie może być równe 0. Zatem x nie może być równy liczbie minus 4. To jest moje pierwsze założenie. Drugie założenie to będzie ten mianownik też nie może być równy 0. Czyli te x do potęgi trzeciej minus 8 nie może być równy 0. Tutaj mógłbym korzystać z wzoru skróconego mnożenia już, ale łatwiej będzie tutaj z tego wzoru skorzystać dopiero później, bo i tak będziemy to musieli zrobić. Przenosimy ósemkę tutaj na drugą stronę. x do potęgi trzeciej nie może być równy 8. Nakładam na to pierwiastek trzeciego stopnia, czyli tutaj nakładam pierwiastek i tutaj nakładam pierwiastek trzeciego stopnia. Tu mi wychodzi, że x nie może być równy pierwiastkowi trzeciego stopnia z 8, a to znaczy, że x nie może być równy liczbie 2. Zatem x nie może być równy liczbie 4 ujemnej i nie może być równy liczbie 2. To są moje założenia. No to liczę przykład i. Tutaj szybko sobie zamieniam na potęgi wszystkie te liczniki i mianowniki, oprócz tego jednego, ten jeden. Mógłbym tutaj zamienić tak, czwórka to jest 2 do kwadratu, czyli teoretycznie mógłbym z tego dostać tak, tego x z przodu zapisuję, dwójkę zapisuję później, robię do kwadratu, daję znak stąd, ale tu mi się nie będzie zgadzało, bo tutaj x razy 2, jak ja pomnożę, to mi wychodzi 2x, a 2x podwojone powinny dać ten wynik, żeby się wszystko zgadzało. Na no tu wychodzi wcale nie, bo jakbym to podwoił, to tutaj powinno być 4x. Czyli tutaj u góry byłby wzór, gdybyśmy tutaj mieli 4x, w momencie gdy mamy 2x, to tutaj tego ze wzoru się nie da zrobić. I musimy to po prostu przepisać. Jeszcze raz to przepiszę. Tu na dole się szykowałem do wzoru skróconego mnożenia x do kwadratu, 4 do kwadratu, więc w nawiasie x ten z początku, w nawiasie czwórka ta z końca, tutaj ze środka biorę znak. Za nawiasem daję do kwadratu. U góry mam wzór na różnicę kwadratów. Tutaj to idzie tak, że robią się z tego dwa nawiasy. W pierwszym nawiasie to, co u góry, ale bez kwadratów. W drugim nawiasie to, co u góry, ale z plusem i bez kwadratów. A na dole to będzie ten trzeci nowy wzór, mianowicie wzór na różnicę sześcianów, czyli to jest ten wzór. I tutaj jest tak, skoro mam x do potęgi trzeciej minus 2 do potęgi trzeciej, czyli a do trzeciej minus b do trzeciej, x to jest a b to jest ta dwójka, to najpierw zapisuję to co tutaj, ale bez tego do potęgi trzeciej, czyli a minus b, w moim wypadku x odjąć 2. A w drugim nawiasie zapisuję a do kwadratu, moje a to jest x, czyli x do kwadratu. Zapisuję znak plus, potem ma być a razy b, czyli to co tutaj miałem pomnożyć muszę, czyli x razy 2 mnożę i z tego wychodzi 2x. I jest jeszcze na koniec b do kwadratu, nasze b to jest ta dwójka, dwójka podniesiona do kwadratu daje wynik 4. No i tu się tak całkiem nieprzypadkowo złożyło, że to wyrażenie, które mam tutaj w nawiasie, to mam też tutaj u góry. To potraktuję sobie jako nawias i cały taki większy nawias z góry i cały taki większy nawias z dołu kasuję, bo to są identyczne nawiasy x minus 2 mi się z niczym nie skróci, a te x plus 4 tu są dwa takie nawiasy, a u góry mam jeden taki nawias, więc ten jeden z góry i ten jeden z dołu kasuje, zostanie mi tylko x plus 4, taki jeden nawias. Czyli na dole x plus 4, jeden taki nawias. Dalej, zostało mi jeszcze x odjąć 2, też w nawiasie, a u góry mi został tylko ten nawias, x odjąć 4. Ale tutaj już nie muszę pisać nawiasu, bo tutaj jest tylko to jedno wyrażenie. I to już wszystko w tym odcinku. Ja dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki na kanale Matspot.